Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać tzw. świadczenie postojowe w związku z pandemią koronawirusa i co zmieniło się w stosunku do pierwotnej wersji warunków, które musiałeś spełnić, by otrzymać to świadczenie, pozostań ze mną. Moi kochani, po wyższym filmiku mówiłem Wam o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła uzyskać jednorazowe świadczenie, tak zwane postojowe czy przestojowe, związane z pandemią koronawirusa, a co za tym idzie znaczącym spadkiem obrotów gospodarczych. Chcę Wam powiedzieć, że obecnie obowiązuje tak zwana wersja 2.0 tarczy antykryzysowej, czyli kolejna zaktualizowana wersja. I w myśl tych nowych regulacji, w myśl tej nowej ustawy, łatwiej jest dzisiaj uzyskać takie świadczenie. Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Chcesz wiedzieć, jakie warunki musisz spełnić? To posłuchaj. Po pierwsze, tak zwane świadczenie postojowe przysługuje między innymi, osobie, która prowadzi działalność gospodarczą. Kim może być taka osoba? To będzie osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CIDG. Ewentualnie jest to wspólnik spółki cywilnej. To jest bardzo istotne. Drugi warunek. Osoba taka nie może podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, ale równolegle na przykład pracujesz na etacie, na umowie o pracę, to to świadczenie nie będzie dla Ciebie dedykowane. Dlatego że podlegasz pod ubezpieczenie społeczne z innego tytułu niż działalność gospodarcza, a warunkiem otrzymania tego świadczenia jest niepodleganie pod ubezpieczenie społeczne z innego tytułu niż działalność gospodarcza. Warunek kolejny. Istotne jest to, byś działalność gospodarczą otworzył nie w momencie, gdy już wszyscy wiedzieli o koronawirusie, o całej tej pandemii. W Polsce była to. Połowa marca, kiedy sklepy zaczynały być zamknięte i inne miejsca handlowe czy usługowe, natomiast tą datą graniczną jest 1 luty 2020 roku. Czyli jeżeli przed 1 lutego 2020 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, to masz szansę ubiegać się o to świadczenie. OK, jaki kolejny warunek musisz spełnić? I tutaj zwróć uwagę, w stosunku do wersji 1.0 tarczy antykryzysowej? Ty musisz jedynie wykazać, że Twoje przychody miesiąc do miesiąca spadły o co najmniej 15%. Nie musisz już wykazywać, że Twoje przychody nie przekraczały tych 15 681 zł, jak było dotychczas. Co to oznacza? Wyobraź sobie sytuację, że wniosek o świadczenie postojowe chcesz złożyć np. w maju 2020 roku. Wtedy musisz wykazać, że Twoje przychody w miesiącu kwietniu 2020 do przychodów miesiąca marzec 2020 spadły o co najmniej 15%. O jakie chodzi przychody? Chodzi o przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli chodzi tu o te przychody, które tak naprawdę pojawiają się na podstawie tak zwanych wystawionych faktur. Nie czekaj na to, aż kontrahenci Ci zapłacą. Twój przychód podatkowy co do zasady powstaje w momencie, w którym wykonujesz usługę, czy mówiąc krócej, troszeczkę w uproszczeniu, wystawiasz fakturę. Czyli jeżeli, podkreślam jeszcze raz, w maju zamierzasz złożyć wniosek o świadczenie postojowe i weryfikujesz, że na przykład przychody kwietniowe wynosiły u Ciebie 5000 tysięcy a przychody marcowe wynosiły u Ciebie... 15 tysięcy złotych, to ten spadek jest wystarczający, żebyś mógł ubiegać się o to świadczenie postojowe. Ile ono wynosi? Takie świadczenie postojowe generalnie wynosi 2080 złotych, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia krajowego. 2080 złotych. Czy zawsze? Nie, nie zawsze. Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, czyli tą bardzo uproszczoną formą rozliczeniową i jednocześnie jesteś zwolniony z VAT-u, to nie musisz wykazywać spadku swego przychodów, ale z drugiej strony świadczenie, jakie otrzymasz, będzie wynosiło no, tylko 1300 zł, czyli połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli zwróć uwagę, generalnie 2080, ale dla tak zwanych kartowiczów, niewatowców 1300 zł. Ile razy możesz takie świadczenie otrzymać? W stosunku do wersji pierwotnej tarczy antykryzysowej tutaj też jest znacząca poprawa, bo takie świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy maksymalnie trzy razy, przy czym nie możesz w jednym miesiącu otrzymać go dwukrotnie. Przepis mówi, że możesz dostać świadczenie postrzewe po raz drugi, co najmniej w następującym miesiącu po miesiącu, w którym otrzymałeś to świadczenie. Czyli otrzymasz je na przykład w kwietniu, w maju i w czerwcu. Nigdy w tym samym miesiącu nie otrzymasz. Jak złożyć wniosek? Wniosek najłatwiej złożyć poprzez stronę ZUS, PUE. ZUS. Dzięki temu nie musisz wychodzić z domu i wystarczy, że masz podpis elektroniczny czy profil zaufany ePUAP. Wniosek składasz na druku RSP-D na stronie ZUS.PL. Bez problemu znajdziesz taki wniosek. Do kiedy go możesz złożyć? Czasu teoretycznie jeszcze trochę jest, dlatego że przepisy mówią, że wnioski można składać w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca ustania pandemii. Czyli zakładając, że polski rząd na przykład zgaduje, w sierpniu wyda odpowiedni akt prawny, z którego będzie wynikało, że pandemii w Polsce nie ma, to będą jeszcze trzy miesiące na to, żeby te wnioski składać. Czy to wszystko, czy to prawda, czy to jest fake news, czy to jest ściema? Nie, to nie jest ściema. Mam od wielu osób informację, że takie świadczenia otrzymały. Nie mogę Ci tu niestety powiedzieć, w jakim czasie otrzymasz. Znam sytuacje, gdzie ktoś po trzech dniach otrzymał takie świadczenie, a znam sytuacje, gdzie po trzech czy czterech tygodniach jeszcze go nie otrzymał. Niektórzy jednakże otrzymali jakieś wezwania z ZUS-u po to, żeby na przykład skorygować wniosek, bo błędnie go wypełnili. Reasumując, jeżeli możesz korzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli Ci ono przysługuje, składaj wniosek RSPD, nie ma na co czekać. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, proszę pozostaw łapkę w górę, udostępnij czy skomentuj. Do zobaczenia w przyszłości na moim kanale. Pozdrawiam.